Dzień dobry Państwu, wbrew cenzurze, sobota, jak zwykle odpowiadamy na Wasze pytania, a odpowiadamy w składzie Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski. Dzień dobry. Nie czekamy, chociaż jeszcze jedna tylko informacja, zachęcam do polubiania naszych profili także na TikToku, Telegramie i Facebooku, a teraz Mateusz czyta pierwsze pytanie. Mateusz Porzucek pyta. Panowie twierdzą, że konflikty są doskonałą okazją do tego, by organizacje przestępcze przejęły kontrolę przynajmniej nad częścią broni, która trafia na Ukrainę. Jednocześnie odnotowali próby administracji wojskowej i cywilnej USA nad kontrolą tego procederu. Jednocześnie zauważyli, że efekty nie są zadowalające i dzieje się tak wszędzie podczas działań wojennych w Rosji, nawet w czasie pokoju. Pytanie, czy podobnym mechanizmom nie podlega broń rosyjska znajdująca się na Ukrainie? I kto jest temu winien? Rosja, która rozpętała tę wojnę, czym zdestabilizowała i tak nie najlepszą sytuację na Ukrainie? Czy Zachód po prostu biorący udział w procederze starym jak świat? No to są powiedzmy dwa pytania. Znaczy pierwsze to powiem tak, że ja się nie zgadzam z tezą, że Rosja rozpętała tę wojnę, bo w zasadzie była tylko nowa faza tego konfliktu, a ta wojna nie skończyła się przez 8 lat. No przecież nie będziemy sobie chyba wmawiać, że latanie rakiet w jedną czy drugą stronę na Donbasie, na linii rozgraniczenia, to jest jakiś tam, nie wiem, pokój, prawda? No więc tutaj ciężko w ten sposób powiedzieć. Co oczywiście nie zwalnia też od odpowiedzialności za cały szereg innych kroków podjętych przez Federację Rosyjską. Natomiast co do tego mechanizmu, oczywiście, że ten mechanizm jest podobny, tylko różnica jest taka, że w przypadku dostaw rosyjskiej broni, no nie mamy tylu pośredników, prawda? Jeżeli ta broń wędruje z zachodu na Ukrainę, no to robi to przez pośredników, oni też mają swoje interesy, no tutaj jest to ryzyko jest zwiększone. Natomiast samo to, że wojna zawsze powoduje właśnie taki niekontrolowany przepływ broni, to jak najbardziej tak, zgadzam się z tą tezą. Dalej, tak? Tak, kontynuujmy. Aleksander Lipner, to jest użytkownik, który jedną rzecz napisał tak dość obrzydliwie, więc musiałem to usunąć, bo jak mówiłem, tolerujemy dyskusję jak najbardziej ale kulturalną, ale jedno pytanie na zachętę właśnie mu tutaj przeczytam, bo jedno akurat udowodnił, że potrafi. Z całą pewnością mobilizowanie przez Rosję więźniów, w tym skazanych za zabójstwa, uzbrajanie ich i szkolenie nie naraża świata na to, że broń trafi w ręce przestępstwu. Co innego wspieranie Ukrainy w wojnie obronnej, ogarnijcie się nieco chociaż odrobinę, proszę. No i to jest, jak rozumiem, próba polemiki z tą tezą podczas ostatniego, przedostatniego właściwie. Teza brzmiała, że każda wojna rodzi obrót bronią, nielegalny obrót bronią przez organizacje przestępcze. Myśmy nie powiedzieli, że sytuacja wygląda tak, że na rynku rosyjskim, czy nawet ze strony rosyjskiej nie będzie ta broń gdzieś tam się pojawiała na różnych czarnych rynkach. Na razie były odnotowywane takie przypadki po stronie ukraińskiej. Nie było na razie żadnych tego typu przypadków, przynajmniej w przestrzeni medialnej, to nie rosyjskiej, ale ogólnie, dotyczących handlu bronią, nielegalnego handlu bronią rosyjską. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o więźniów, to ja tylko przypomnę panu Aleksandrowi, że no cóż, w marcu, ile się nie mylę, nie, przepraszam, w kwietniu strona ukraińska ogłosiła zaangażowanie odsiadujących wyroki przestępców do oddziałów obrony terytorialnej i to ona jako pierwsza użyła ich jako siły bojowej. Nie wiemy, jaka jest wartość tej siły bojowej. Wiemy za to, panie Aleksandrze, bo to pisały o tym również i polskie media głównego nurtu, że w dowództwie tak zwanego Legionu Międzynarodowego mamy między innymi polskiego przestępcę, który wcześniej znany był jako gangster, współpracujący wprawdzie z polską policją i prokuraturą, a tam na Ukrainie oskarżany był m.in. o gwałty i nielegalne posiadanie broni. Więc ja bym naprawdę unikał twierdzenia, że którakolwiek ze stron tego konfliktu ma pod tym względem czyste sumienie. Niestety wszystkie, pewnie obie w tym przypadku, korzystają z takich zasobów, jakie są tylko dostępne. Kolejne pytanie. Nie mam nic do zadania, właśnie idziemy dalej. Michał Duży.
Statystyki dotyczące wsparcia Ukrainy i zbiorcze pytania o to samo też inne się pojawiały. Ile to jest kwotowo, te budżety? No proszę Państwa, właśnie, bo ja chciałem tutaj się odnieść też do tych uwag zbiorczych. Proszę wyraźnie spojrzeć, przecież możecie Państwo zatrzymać sobie ten filmik w odpowiednim momencie. Tam jest ta statystyka, tam jest wyraźnie napisane, że to nie są procenty dotyczące tej samej kwoty, tylko to jest procent wydatków budżetów obronnych na wspieranie Ukrainy. Więc oczywiście, że w liczbach bezwzględnych Łotwa wydaje mniej niż Polska, tak? Więc to chciałem tylko sprostować. No. Statystyki dotyczące samych kwot, no może przytoczymy w jakimś innym programie, tak? Znaczy, to też trzeba byłoby sprawdzić. Idziemy dalej. Bajura 69 Gregor. Tworzycie świetną drużynę razem z kilkoma innymi rzetelnymi dziennikarzami i blogerami na YouTube. W tym kontekście mam pytanie, czy wyrzucicie z drużyny doktora Leszka Sykulskiego, który ostatnio kilka razy w swoich programach wymieniał Bartosiaka w pozytywnych komentarzach, czy wręcz się z nim zgadzał? A może jest jakiś drugi Bartosiak? Pozdrawiam. No, po pierwsze, nie tworzymy żadnej, nawet federacji luźnej, z żadnymi innymi wypowiadającymi się na tematy do nas zbliżone, ekspertami, komentatorami. Po drugie, no, wolałbym uniknąć komentarzy działalności pana Leszka Sykulskiego. Trochę tajemniczo, ale idziemy dalej. Krzysztof Kapliński. Czy uważacie, że są w Wojsku Polskim stronnictwa nie tyle prorosyjskie, ale takie, którym nie odpowiada obecny kierunek działań? Panie Krzysztofie, odpowiedź na to pytanie będzie o tyle trudna, że żaden z nas nie był w wojsku, a tym bardziej nie jest oficerem tego wojska. Ja powiem tak, że ja mam nadzieję, że w Wojsku Polskim są jakieś osoby zdroworozsądkowe, no, które w wypadku jakiegoś negatywnego scenariusza no, nie dopuszczą do tego, żebyśmy się stali ofiarą, nie wiem, na przykład ataku atomowego, prawda? Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ta kadra Wojska Polskiego została w dużej mierze wymieniona i też już po dołączeniu do NATO, a przecież to już też nie było wczoraj, prawda? Tylko w roku 99, czyli to już minęło ponad 20 lat, no ta kadra jednak jest też tam szkolona i no, siłą rzeczy też jest szkolona przecież politycznie, więc no, ta nadzieja pewnie też jest niewielka. Nie wiem, czy chcesz coś dodać? Nie, myślę, że na temat armii też trudno nam się wypowiadać z tego prostego względu, że nie utrzymujemy jakichś szczególnie bliskich kontaktów z żołnierzami, a tym bardziej oficerami Wojska Polskiego i na pewno nie rozmawiamy z nimi o takich sprawach. Chan Pasado Polska. Pytanie. Widywałem zdjęcia z rosyjskimi żołnierzami, którzy nosili naszywki ze swarzycą w kolorach wstęgi świętego Jerzego. Jak to możliwe w kontekście antynacjonalistycznej narracji wojennej? No, mamy do czynienia z takim eklektyzmem postmodernistycznym, eklektyzmem w dziedzinie symboliki po jednej i po drugiej stronie tego konfliktu. I tak naprawdę, no, kiedyś już tutaj mówiliśmy o tym batalionie Rusicz, zdaje się, gdzie występuje bardzo różna faktycznie symbolika. Ja tych konkretnych zdjęć nie widziałem, to znaczy nie wiem, jakiej to jednostki w ogóle dotyczy, ale podkreślam jeszcze raz, tam jest pełen eklektyzm, ale jak mogę domniemywać tylko i wyłącznie, nie jest to swarzyca, właśnie jest to swarzyca, czyli może jakieś nawiązanie do wzornictwa bardziej słowiańskiego, a na pewno nie do tego z rodem z III Rzeszy, które możemy z kolei zauważyć na umundurowaniu i różnego rodzaju zdobieniach strony ukraińskiej. No z czymś takim jak po stronie ukraińskiej, czyli z symboliką neonazistowską, raczej trudno spotkać się po stronie rosyjskiej. No to idziemy dalej. I dalej, Han Pasado, Polska. Pytanie, czy Rosjanie naprawdę wierzą w imperialne zakusy Polaków? Jak im najlepiej tłumaczyć, że planowane przez elity państwo związkowe Polski i Ukrainy jest wymierzone w dużej części przeciwko Polakom? Znaczy, ja też nie wiem, czy rzeczywiście elity polskie takie państwo planują, bo też zwracam uwagę, że troszeczkę się zmieniła narracja. Jarosław Kaczyński już gdzieś tam zaprzeczał, też rząd mówi o tym, żeby przeciąć potok imigrantów z Ukrainy, więc no, to ciężko powiedzieć. Natomiast tutaj z Rosjanami to ja tak na dwoje babka wróżyła, bym powiedział, bo ja jako też
częsty gość rosyjskich mediów, no spotykam się z dwoma różnymi postawami. Z jednej strony to jest postawa zrozumienia, że Polska znalazła się w orbicie wpływów anglosaskiego Zachodu, no i nie ma za bardzo z niego wyjścia i że Polacy są poniekąd też tego ofiarami. I nie ukrywam, że no, taka koncepcja jest mi też bliższa. No ale z drugiej strony czasami po stronie rosyjskich mediów, u komentatorów pojawiają się, nazwę to po imieniu, głupoty, mówiąc o jakichś tam imperialnych zakusach, o odzyskiwaniu Kresów, że tam gdzieś szykujemy jakąś inwazję na Lwów i tak dalej. No, no, no czasami to po prostu ręce opadają. Natomiast, no mówię, no to zależy też od źródła, prawda? Zależy od tego, kto mówi, kto pyta, z kim się rozmawia. Natomiast ja nigdy też nie odczułem, żeby ze strony rosyjskiej była jakaś niechęć do Polaków. To na pewno mogę wykluczyć, tak? Przynajmniej z moich doświadczeń. Może ktoś ma jakieś inne. Andrzej Czaplicki, czy zrobicie odcinek specjalny o wydarzeniach w Buczy? Myślę, że bardzo by się przydał. Mógłby być pewnie ciekawy, natomiast póki co my, zwróćcie Państwo uwagę, że staramy się unikać wypowiadania przynajmniej jakichś wiążących opinii na tematy, które trudne są do wyjaśnienia i które właściwie stanowią tylko i wyłącznie takie propagandowe narzędzie jednej czy drugiej strony tego konfliktu. No ale może rzeczywiście racja i warto przedstawić argumentację obu stron padającą przy okazji tej właśnie sprawy, także dziękujemy za propozycję. No, ona jest też w dużej mierze rozwojowa, tak? Więc no, może przyjdzie taki czas, tak? Ja może też tak dopowiem. Piotr Wachowski, witam panowie. Co sądzicie o aktualnej napiętej relacji między Ankarą a Atenami? Gdzie upatrujecie przyczyny i co może z tego wyniknąć na przyszłość? Pozdrawiam, również pozdrawiamy. To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony ja widzę grę Recepa Erdogana przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. No, Turcy lubią poczuć tą wielkość, prawda? Z drugiej strony Erdogan może też grać na to, żeby pokazać, no właśnie, żeby pokazać NATO swoją pozycję. Pamiętajmy o tym, że to jest konflikt między dwoma członkami NATO, Grecją i Turcją. Więc on w ten sposób może chcieć zmusić dowództwo NATO, czy właściwie Amerykanów, do realizacji jego interesów w innych obszarach. Tutaj chyba głównie chodzi też o walkę z Kurdami. No nie wiem, no nie siedzę w głowie Erdogana, prawda? Natomiast ewidentnie tak, zauważam to, że strona turecka zaczęła to podnosić. Z kolei strona grecka, i to w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie jest dość ważne, bo strona grecka w związku z tym odmówiła jakichś dostaw broni na Ukrainę. To też zauważam, prawda? Był taki argument, a jeszcze niektórzy twierdzą, że zaognianie sytuacji leży w interesach perfidnego Albionu czy złowrogiego Londynu. Takie wyjaśnienia tej sytuacji między Turcją a Grecją też się zdarzają. No i przechodzimy teraz do siedmiu pytań, ale przeczytamy to, bo się widz postarał, napisał to tak, więc bierzemy. No. Towarzysz Zatia, może coś o Niemczech, to jest pytanie numer jeden. Według Wyborczej 44% Niemców uważa, że Rosja walczy nie przeciw Ukrainie, a przeciw zachodnim elitom NATO. Ostatnio kanclerz Scholz spotkał się z przewodniczącym Xi Jinpingiem oraz premierem Li Keqiangiem jako pierwszy przywódca kraju Unii Europejskiej po 20. zjeździe KPH. Wiemy, że nie na rękę jest Niemcom destrukcja Nord Stream przez Anglosasów i nie ma wielkiej chęci do sankcji na Rosję czy wysyłania broni Zełenskiemu. Niemcy wysłały 2,4% rocznego budżetu wojskowego, choć na tle 0,5% Francji to i tak bardzo dużo. Choć presja na Niemców była ogromna. Jak może rozwinąć się realpolitik? Widzimy przecież, że Niemcom nie na rękę są działania Anglosasów, a Anglosasom nie na rękę Niemcy jako czwarta gospodarka światowa. Pytanie znakomicie napisane, więc trzeba naprawdę poważnie odpowiedzieć. I pojawiające się tezy są tutaj bardzo wartościowe. Ale z większością z nich nie sposób się nie zgodzić tak naprawdę. Bardzo krótko, w największym możliwym skrócie. Otóż myśmy już powtarzali wielokrotnie, że toczący się w tej chwili konflikt jest w dużej mierze konfliktem Anglosasów, reprezentowany głównie przez kapitał finansowy, przeciwko kontynentalnej Europie i kapitałowi przemysłowemu, którego ostoją największą na naszym kontynencie są właśnie Niemcy. W kontekście ostatniej wizyty Olafa Scholza możemy obserwować jakieś nieśmiałe próby emancypacji dokonywane przez Berlin.
Natomiast są to próby jak na razie bardzo rachityczne, ostrożne, zachowawcze, dlatego że w Niemczech toczy się nieustanna walka lobby atlantyckiego z lobby przemysłowym niemieckim. To jest tak obszerny temat, że pewnie warto będzie zrobić taki program Niemcy przeciwko Niemcom albo Niemcy kontra Niemcy, bo są bardzo różne grupy w Niemczech, jak słusznie nasz widz zauważa. Drugie pytanie z jego strony. Doradca Zełenskiego Michał Podoliak nawołuje do ataku na Iran poprzez bombardowania fabryk dronów. Czy to może być budowanie podłoża pod rozszerzenie konfliktu na Ukrainie, czy raczej budowanie atmosfery niepewności? Drogi widzu, a może próba zwrócenia uwagi? Znaczy, pamiętajmy o tym, że czego władze w Kijowie się najbardziej boją, to jest zaprzestanie dostaw zachodniej broni. I ja mówię tutaj nie tylko w kontekście wyborów Stanów Zjednoczonych, ale też no, niechętnych coraz bardziej nastrojów w Europie. I to nie jest opinia absolutnie strony rosyjskiej, bo to nawet Witold Jurasz, ekspert przecież Onetu, no, sympatyzujący ze stroną ukraińską, sam to przyznaje, że bez dostaw z zachodu Ukraina bardzo szybko była zmuszona do kapitulacji. Więc Podoliak w moim przekonaniu próbuje zwrócić uwagę, a z drugiej strony, no to jest powiedzmy gorsza opcja, może być też tak, że Ukraińcy starają się doprowadzić właśnie do rozlania, podpalić świat, tak? No to się tak nieraz mówiło, że przypisuje się Piłsudskiemu takie słowa, prawda, że balansujcie ile się da, a jak będzie trzeba, podpalcie świat. I może to jest też element tak, no, taki złowieszczy, element tej gry. No, przekonamy się natomiast, podobnie generalnie chyba z tego słynie, prawda? No, on często gdzieś takie wypowiedzi dość kontrowersyjne rzuca. I to już to nie, no, nie od wczoraj. Nie tylko Podoliak, cały szereg. W tym nasz ulubieniec Aleksiej. No, ostatnio właśnie też coś nie wspominaliśmy już przez dwa raporty z frontu. No, wspomnieliśmy. Dzisiaj, w dzisiejszym programie. Pytanie trzecie. Ostatnio uciszono Jeffreya Sachsa na konferencji New York Times za to, że powiedział, że USA jest od końca II wojny światowej największym agresorem na świecie. Chociaż odpowiedzialny za np. plan Balcerowicza przeprasza za kalkę tego planu do Rosji, krytykuje NATO za Ukrainę czy Gruzję, krytykuje sankcje np. na Wenezuelę, krytykuje doktrynę konfrontacyjną z Chinami prowadzoną przez USA. Mówił, że to najpewniej USA odpowiada za ataki na Nord Stream. Coś może o nim? Kogo sam Sachs może reprezentować? Czasami bywa tak, że ludzie w wieku emerytalnym reprezentują sami siebie i swoje rzeczywiste poglądy i przemyślenia i nie możemy tutaj wykluczać takiej zwłaszcza możliwości. Zwłaszcza jak nie sprawują już stanowisk, prawda? To oczywiście, ja przypomnę, tutaj nasz widz wspomina o jego współodpowiedzialności za plan Balcerowicza. W Polsce współodpowiedzialny za plan Balcerowicza był Jacek Kuroń, bardzo dobrze znany, który pod koniec życia nie zostawiał suchej nitki na polityce neoliberalnej, którą sam swego czasu wcześniej legitymizował. No tak. Przepraszał, bił się w piersi. A więc no, trzeba powiedzieć wyraźnie, że czasami bywa tak, iż tego rodzaju eksperci, można było tu wymieniać mnóstwo takich nazwisk, czy byli członkowie administracji amerykańskiej, którzy też często wypowiadają się w sposób bardzo racjonalny ostatnio, reprezentują po prostu swoje rzeczywiste poglądy, czy taki realistyczny ogląd sytuacji, jaki mają. Może tak być w przypadku Jeffreya Sachsa. Kolejne pytanie. Ostatnio doszło do zaostrzenia sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Doszło do ostrzałów, chociaż w puste morze. Chiny klasycznie potępiły budowanie dla KRLD zagrożenia przez USA. Jest coś wartego uwagi? Raczej kolejny etap budowy napięcia, ale w jakim kierunku może to iść? No będę tutaj pesymistą. Ja uważam, że rozgrzanie konfliktu na nowo na Półwyspie Koreańskim może być elementem amerykańskiej strategii powstrzymywania wzrostu potęgi Chin, bo będzie przecież wiadomo, że Chińczycy będą musieli się w taki konflikt w taki czy inny sposób zaangażować. No, Korea Północna do tego się przygotowuje od dłuższego czasu, zresztą świadomość elit akurat Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej pod tym względem jest dość wysoka. Ja przypomnę, że oni nawet proponowali przecież Rosjanom też żołnierzy do walki podczas wojny na Ukrainie, więc tak, niestety wydaje się, że to może być element ponownego, przypominam, że ta wojna się nigdy nie skończyła formalnie, prawda? Ponownego rozgrzania wojny na Półwyspie Koreańskim, chyba że Mateusz ma inne zdanie. Ja myślę, że strategia ogólna polega na tym, żeby na świecie wybuchło kilkanaście, kilkadziesiąt wojen regionalnych. I być może jedna z nich planowana jest właśnie tam, także też nie byłbym tutaj optymistą. Teraz
Dalej. Ostatnio na posiedzeniu ONZ 184 głosami do 2 USA i Izrael przyjęto potępienie sankcji USA na Kubę, które wywołały straty w wysokości 1 biliona. Nie widzę pytania tutaj właściwie. Ale nasz komentarz, rozumiem. Mhm. Znaczy, niezależnie od tego, ile tego rodzaju rezolucji potępiających działania Stanów Zjednoczonych wobec Kuby będzie przyjmowane w różnych międzynarodowych gremiach, nie tylko na forum ONZ, te sankcje będą przez Amerykanów stosowane w moim przekonaniu aż do całkowitego złamania Kuby, które jest w obecnych warunkach mało realne wprawdzie, ale podkreślam, że Stany Zjednoczone są pionierem, jeśli chodzi o wprowadzanie jednostronnych, niesankcjonowanych przez żadne organizacje ani prawo międzynarodowe sankcji. Nadal będą to robić wbrew, czy nie bacząc na głosy potępienia z różnych stron. A że Izrael głosował tak jak oni, no bardzo często oni głosują jako jedyni tak jak Izrael, więc ja rozumiem, że to jest zasada wzajemności między Tel Awiwem a Waszyngtonem. No i tam warto dodać, że Ukraina się wstrzymała od głosu. A też. Kolejne pytanie. Tak. Możliwe jest zniesienie sankcji USA na Wenezuelę. Jak może zareagować Wenezuela? Jak na razie Maduro zaniechano w większości kryzysu, ale z drugiej strony, czy powrót do sprzedaży ropy do USA ponownie nie uzależni Wenezueli od Stanów? Myślę, że świadomość polityczna w Wenezueli jest też taka, że tak jak właśnie widz zasugerował, że to by ponownie uzależniło. Tym bardziej, że wiecie Państwo, no, bo mnie to tak nawet trochę śmieszyły te misje amerykańskich dyplomatów właśnie do zwaśnionych krajów, prawda, że no, one sprowadzały się do tego, że przyjeżdżali Amerykanie i mówili, że a wiecie co, pozwolimy wam sprzedawać ropę, żeby obniżyć jej cenę. No ale przecież dla krajów, które posiadają tą ropę, no to jest korzyść, prawda, jak ta cena jest wyższa. Więc z tego co wiem, przynajmniej na razie, no, Wenezuelczycy raczej delikatnie powiedzieli Amerykanom, że nie są zainteresowani. Pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone uznają chyba cały czas Guaido za prawowitego prezydenta, no, czyli legitymizują zamach stanu, więc no, z kim i o czym Maduro ma rozmawiać. Ostatnie od widza. Turcja wyraża obiekcje co do wstąpienia do NATO Szwecji i Finlandii. Według pułkownika Douglasa McGregora, który służył 28 lat w US Army, trwają przygotowania do rzucenia na wojnę z Ukrainą Polski, Rumunii, być może Litwy, a także wojsk z Wielkiej Brytanii, choć jak mówi, w NATO jest rozłam. Na Ukrainie pojawił się doradca bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, USA. Zapewni, że po wyborach wsparcie dla Ukrainy nie zmniejszy się. Twierdzi, że Joe Biden jest za dwupartyjną współpracą, chociaż Republikanie mówią, że jak wygrają, to ani dolar nie pójdzie do Ukrainy. Wygląda jak budowanie sobie dróg dla obu scenariuszy, nieważne co się stanie, żeby mieć wygodne pole manewru. Zgadzam się z tezą. Możliwe, natomiast nadmieńmy, że podobno Jake Sullivan prowadzi również rozmowy w innych stolicach, w tym w Moskwie. Czy kontaktuje się z Jurijem Uszakowem, doradcą Władimira Putina, najistotniejszym z doradców do spraw międzynarodowych, więc tu jeszcze nie wiemy, z jaką misją Sullivan przebywa w różnych miejscach. Pojawiły się też informacje, że Sullivan sugeruje rozpoczęcie jakiegoś procesu negocjacyjnego pomiędzy Kijowem a Moskwą, ale równie dobrze mogłyby to również być informacje nakierowane na wywarcie wpływu na decyzje wyborców amerykańskich, bo to były informacje sprzed amerykańskich wyborów do Izby Reprezentantów i uzupełniających do Senatu, w związku z czym być może Sullivan chciał przybliżyć się świadomie, czy wypuścić sygnał, że nie ma sensu głosowanie na Republikanów, bo również oni, demokraci, gotowi są no tak, na promowanie jakichś form dialogu. Nie wiemy tego, natomiast ja bym poczekał na to, czy owocem, częścią jakichś ustaleń, o których dzisiaj nie wiemy, nie jest na przykład fakt, o którym mówiliśmy kilka dni temu, czyli decyzja rosyjska o wycofaniu się z Chersonia i części obwodu chersońskiego. Też nie można tak wykluczyć. Ostatni. To jest zbiorcze. Wilde Donald Guerrier. Tak, Hajtańczyk, Wilde, bo ja po angielsku czytałem. Wilde Donald Guerrier, Hajtańczyk, Wiśle, Kraków. Uwaga, tak, tak, tak. Bardzo dziękuję widzom za tę uwagę. Rzeczywiście grał Hajtańczyk i to całkiem niedawno w polskiej
lidze. W Ekstraklasie. No, tak, o, tak, proszę. Tak, to duże przeoczenie przede wszystkim twojego. No, to znaczy, że właściwie mamy wartościowych widzów. Także dlatego co tydzień te odpowiedzi na pytania dla was przygotowujemy. I cóż, dziękujemy za dzisiaj. Czekamy na następne. Dziękujemy. Do zobaczenia. Mateusz Piskorski i Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.